Witam Cię w kolejnym odcinku Życiowych Wiadomości. Jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u, na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami życiowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka, na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w Zabrzu, kursy online oraz życiowe live'y. W dzisiejszych życiowych wiadomościach pokażę Ci, jak wszyć gumę na stałe, na przykład do dołu rękawków, żeby były ładnie zmarszczone, lub w górną część leginsów, czy w górną część spodni. Może też być na przykład do dołu spodni. W pierwszym etapie jest, jak obmierzyć sobie gumkę. Każda guma ma troszeczkę inną rozciągliwość. Guma gruba jest troszeczkę mniej rozciągliwa niż guma cienka. Jeżeli chodzi o pas, to zawsze sprawdź na sobie, czy na osobie, na którą szyjesz, ile tej gumy potrzeba, żeby nie było ani za ciasno, ani za luźno. Jeżeli chodzi o dół spodni albo dół rękawów, to guma ma oplatać nadgarstek albo kostkę, natomiast ona nie może tutaj być w tym miejscu ściągnięta. Ona nie może być naciągnięta na nadgarstku, ponieważ po jakimś czasie użytkowania takiej bluzki czy takich spodni powstaje dyskomfort i ucisk. Ja przygotowałam próbkę. Może to być na przykład dół rękawa, czy dół spodni, czy też góra spodni, czyli pas. Musisz mieć zszyte naokoło. Gumę, którą wymierzyłam, zszywam na płasko. W ten sposób. Taką gumę najlepiej zszyć zygzakiem. Na gumie wyznaczasz dwa miejsca. Jeżeli masz obwód spodni, czyli górną część pasa, możesz tą gumę podzielić na cztery równe ćwiartki. Natomiast przy rękawie czy przy dole spodni wystarczą dwa miejsca. To samo robisz na materiale, do którego wszywasz gumkę. Jedno miejsce będzie tu, a drugie miejsce szew. Teraz te dwa wyznaczone miejsca spinasz razem. Po co te miejsca wyznaczam? Te miejsca wyznaczam po to, aby guma była równo naciągnięta. Jeżeli masz mały obwód, tak to co mówiłam na początku, na przykład do rękawa, wystarczą tylko dwa. Natomiast jeżeli masz duży obwód, bo będzie to pas, to tych miejsc lepiej wyznaczyć cztery. I tak przypiętą gumę wszywasz przy brzegu materiału do linii, rozciągając ją. Taką gumę również lepiej przyszyć zygzakiem, ponieważ zygzak się bardziej rozciąga i jest bardziej elastyczny. I teraz już jak została przymocowana w jednym miejscu guma, naciągamy i wszywamy przy brzegu. Jedną część gumki już mam wszytą. Od lewej strony wygląda to w ten sposób. Teraz gumę przewijam na lewą stronę. Materiał układam tak, żeby tutaj był ładnie zawinięty, żeby tutaj nigdzie nie wystawał na całą szerokość gumki. Mogę sobie troszeczkę go pozapinać, natomiast na razie go nie naciągam. Naciągać go będę dopiero podczas szycia. Tylko tak, żeby się ładnie ułożył, żeby tutaj nie wystawał żaden nadmiar materiału. I teraz
wykonuję tutaj szycie dookoła. Oczywiście gumkę przy tym naciągam. W tej chwili używam już tradycyjnego ścięgła prostego. Tak wygląda wszyta nasza gumka na stałe do materiału. Takie marszczenie możesz wykonać, tak jak mówiłam na początku, na przykład w dole spodni czy w dole rękawka. Natomiast w dole rękawka proponuję, aby użyć troszeczkę cieńszej tej gumki, węższej. Możesz w ten sposób wykończyć leginsy albo też spodnie. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.